Mamy czekany z początków państwa polskiego. Biżuteria wczesnosłowiańska, słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna. Przykład skarbu wczesnośredniowiecznego. Srebro w tym czasie było wartością bulionową. Rozliczano się w wadze srebra bardzo często, czego przykładem są monety siekane arabskie głównie. Tutaj mamy skarb właśnie. Tutaj bardzo charakterystyczne dla słowiańszczyzny wczesnośredniowieczne znaki gancarskie, najczęściej po zewnętrznej części na dnie naczynia. Także widzicie, że swastyka nie jest wymysłem Hitlera.